Prawdziwym powodem, dlaczego usunąłem kanał i La Bomba, jest to, że robienie cringe filmów nie jest dla mnie i na tym streamie będę na pewno coś rozdawał. Mój kanał na YouTubie w sumie ma takie dwie fazy, dzieli się na wiosnę i na jesień. Wiosną robię bardzo duży red content, biegam z psem po pokoju, daję mu szynkę i jeszcze oceniam jakieś głupie filmy na YouTubie, oglądam je i w ogóle jest trochę taki straszny cringe, lepiej nie wychodzę z domu. I dzieli się na jesień, czyli tą drugą fazę, gdzie jestem takim bardziej troszeczkę Remigiuszem Maciaszkiem V2, tylko trochę młodszym, gdzie sobie siedzę przed kamerą, gadam, chcę wam chyba przekazać trochę pozytywnej energii, nie zawsze mi to wychodzi, ale staram się jak mogę. Są w sumie takie znane z filmów na moim starym kanale jak Święta Hura na przykład, nie? Gdzie sobie siedziałem i gadałem do was i życzę wam wesołych świąt. To wchodzimy powoli w ten etap i nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe. Wchodzimy powoli w ten etap, gdzie faktycznie zamieniam się w takiego kamienia, który sobie chce posiedzieć i pogadać, bo ma dużo myśli w głowie i chce sobie je przelać na kamerkę. I w sumie tutaj zaczynamy taki cykl, gdzie będę sobie siedział i gadał, więc mam nadzieję, że wam się to spodoba. I dzisiaj pogadamy sobie o takim temacie, który się pojawia dosyć często, w sensie teraz jest bardzo świeży. Mianowicie, dlaczego usunąłem ten swój kanał stary. I chcę to powiedzieć bardzo szybko, chcę to powiedzieć tak bardzo szybko, jak tylko się da, ponieważ ten vlog był nagrywany już dwa razy w różnych stylach. Raz stwierdziłem sobie, nagrał długi, 30-minutowy, tam wiecie, monolog na ten temat, a za drugim razem stwierdziłem, że sobie zrobię to bardzo dynamiczne. To w sumie dlatego, że ten film wychodził fatalny, bo to było tak nudne, że bocium panie. Mówiąc w skrócie, tak bardzo to skracając, prawdziwym powodem, dlaczego usunąłem kanał i La Bomba, jest to, że wyszukiwarka YouTube działa tak, a nie inaczej i La Bomba według nich było po hiszpańsku. No i algorytmy bardzo mnie zakopywały i bałem się, że nigdy nie osiągnę sukcesu, co zresztą się udawało, bo przez tyle lat no, sukcesu nie widziałem. To jest tak naprawdę pierwszy powód, a drugi powód jest taki, że no... Wpiszcie sobie La Bomba wyszukiwarkę i sprawdźcie, co wyskoczy. No, nie wyskoczy nic dobrego. Nawet jeżeli bym zmienił sobie nazwę na Oskar Kędzierski na starym kanale i zostawił tak, bo taka propozycja też mogła paść, no to ta wyszukiwarka dalej by mnie kojarzyła z tym La Bombą i osobą, która ma kanał długo i nie ma sukcesu. Tak w sumie to tyle. Nie żałuję tego, nie żałuję tej decyzji. Stwierdzam, że to jest bardzo dobra decyzja. Miałem dosyć spore obawy na początku, ponieważ nie wiedziałem, jak to będzie. Przede wszystkim największym problemem było to, że muszę zacząć od początku i jeszcze nie dość, że ze swoim nickiem, to jeszcze z imieniem i nazwiskiem, czyli jakby, no... Podświadomie jest to większa odpowiedzialność, wiecie, no, nowa nazwa. I czułem, że mogę nie podołać i dałem tak naprawdę sobie ostatnią szansę. No i się udało. I tak już teraz całkowicie poważnie, dzień dobry, bardzo serdecznie witam was we vlogu. Moi drodzy, największy sukces na mojej twórczości tak naprawdę na YouTubie, jaki póki co osiągnąłem, tak mi się wydaje. No chyba, że jeszcze liczymy Gimpera, który kiedyś mnie ocenił. No założyłem nowy kanał i stało się dokładnie to, czego się spodziewałem. No może liczyłem na trochę więcej, ale i tak jest bardzo dobrze. Mianowicie YouTube zaczął mnie proponować, zaczął wyświetlać moje filmy, czyli to jest dokładnie to, co wam powiedziałem, czyli że nowy kanał, nowa wyszukiwarka na nowo, nowy start, świeży, YouTube nie wie, kim jestem i zaczyna twierdzić, że skoro robię dobre wyświetlenia, to zacznie mnie promować jeszcze bardziej. No i dochodzimy do momentu, kiedy mam tyle osób na streamie, tysiące wyświetleń pod filmami, no faktycznie tysiące, bo 3000 na przykład pod tym odcinkiem, 2000 pod tym odcinkiem jest naprawdę całkiem nieźle. A jeżeli chodzi o czas oglądania, co jest najważniejsze i dlaczego już wam wyjaśniam, ponieważ jeżeli będę miał 4000 godzin czasu oglądania w ciągu roku, co nie jest wcale takie proste do zrealizowania, to będę mógł się ubiegać o monetyzację, czyli coś, co mi zabrali 2 lata temu i teraz będę mógł to w końcu mieć. Jakie to przyniesie skutki, dowiecie się zaraz, ale najpierw powiem wam, jak mi idzie. Idzie mi tak, że mam już 1000 na 4000 godzin, czyli jesteśmy już w 1/4 drogi, a mam na to rok, zacząłem miesiąc temu, więc jest zajebiście, jest naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli utrzymamy to tempo, to za kilka miesięcy prawdopodobnie zacznie zarabiać. Nie będą to duże pieniądze, ale planuję już teraz w tym momencie przynajmniej połowę przeznaczyć na jakieś giveaway dla was, czy to z TR-na, czy to z normalnego contentu, jakieś fajne rzeczy, może jakaś podkładka pod mysz, bo na więcej mnie nie stać. Próbujemy, zobaczymy, jak to będzie, ale chcę powiedzieć tak, to naprawdę była bardzo dobra decyzja. Zamknięcie kanału to była tak świetna decyzja, że wow, ja już teraz naprawdę nie żałuję niczego. Miałem bardzo duże obawy, właśnie tak jak powiedziałem, no imię i nazwisko. To jest największy problem, bo dziwnie się do dzisiaj czuję, kiedy ktoś do mnie mówi na przykład Oskar, a nie La Bomba, to jest takie, gościu, co ty mówisz? No ale to jest super, to jest naprawdę super. Podświadomie, to już powiedziałem przed chwilą, podświadomie mam taką większą odpowiedzialność, bo jednak dbam o swój wizerunek, nie tylko o, wiecie, o jakąś ksywkę internetową, tylko o swój wizerunek i nazwisko, szczerze, twarz. Więc chcę się bardziej starać i chcę robić lepsze filmy, po prostu. Koniec tematu, bo przedłużam. Okej, koniec tematu, bo przedłużam i moi drodzy, chcę jeszcze powiedzieć jeszcze taką jedną fajną rzecz, mianowicie co u mnie, ponieważ zacząłem oglądać ostatnio takie kanały bardzo niepopularne w sumie, niepopularne. Ale ja od dawna montuję w Adobe Premiere i myślałem, że ogarniam ten program. I ostatnio odkryłem kanał taki jak chyba Adam Killar. Boże, jeżeli źle przeczytałem, to będzie się teraz pojawiał ten kanał i go poprawię. I ten kanał pokazuje, jak montować w jakieś fajne sposoby, jak ciekawie bawić się na przykład kadrem, można na przykład robić coś takiego.
nie będzie mi się chciało tego zrobić. I oglądam jego, dodatkowo oglądam jakiegoś gonciarza tak dalej i stwierdzam, że kurde, chciałbym się troszeczkę tak wykształcić, zmodyfikować, ulepszyć to, co robię. Na przykład w tym celu zmieniłem teraz kadr, bo wiele razy mówiliście, że kadr zielony, taki to jest nudny i nie powinieneś tego kadru prowadzić, no i teraz mamy kadr taki trochę inny, w sensie mam to lepsze oświetlenie, trochę powiedzmy chyba, nie wiem, za mną jest pan panda, za mną jest miś, też jeszcze klawiatura tutaj jest taka fajna, trochę zakurzona, ale to nie widać. It was at this moment that he knew. He fucked up. I ta klawiatura była tak super, że aż mi zatrzymała nagrywanie. Ale dobra, ogarniamy już. Czemu na spacji zatrzymuje nagrywanie? Kto to wymyślił? Żeby nie przedłużać, bo ja czuję, że ja mogę zanudzić. Ja chcę wam coś fajnego, pozytywnego przekazać, kurde bel, ale to jest taki początek, a początki bywają trudne. To jest pierwszy vlog od bardzo dawna. Nie będę dużo się rozgadywał, po prostu chciałbym jakoś to bardzo fajnie ulepszyć. Chciałbym dawać wam ciekawsze filmy przede wszystkim, mniej cringe'owe, bo to nie jest dla mnie tak naprawdę. Robienie cringe filmów nie jest dla mnie. No trochę się pobawiłem, jakieś rakowe miniaturki, jakieś challenge tak dalej. No fajnie się bawiłem, ale to nie jest dla mnie, wolę chyba właśnie takie bardziej spokojne, merytoryczne filmy nagrywać. Zwłaszcza, że no, ten poziom YouTube'a idzie coraz niżej, jest coraz ciężej. Będę sobie wstawiał takie vlogi co jakiś czas, gdzie będę gadał na różne tematy. Bardzo was proszę, żebyście teraz, jeżeli jeszcze to oglądacie, nie wiem czy to oglądacie, zadawali pytania w komentarzach, zadawali pytania. Ciekawe w ogóle, jaki ten vlog wyświetlenia zrobi. Zadawali pytania na temat tego, co byście chcieli usłyszeć w kolejnym odcinku. A ja raz na kiedyś sobie nagram taki vlog i poruszę parę tematów naraz. Tematy są bardzo ciekawe, na przykład ile zarobiłem donate'ów, to mnie wszystkich interesuje. No tak czy siak, są ciekawe plany. Wesołych świąt niedługo. Chyba teraz są Andrzejki, jak to oglądacie, więc wesołych Andrzejek, zaraz Mikołajki. Fajny etap się zaczyna. Ja lubię bardzo grudzień. Grudzień jest spoko, zawsze robię fajne wyświetlenia w tym okresie czasu. W sensie jest bardzo tak miło. Jest bardzo tak miło i jakby jest tak familijnie. W tym roku będzie trochę ciężej. Osoby, które są nowe z TR, prawdopodobnie tego nie obczajają jeszcze, ale co roku starają się robić taką fajną, przyjazną atmosferę na święta. Myślę, że w tym roku też spróbuję coś takiego zrobić, więc czujcie się jak w domu. Przyniosę pierniki na któryś odcinek, może zobaczymy. Na pewno zrobimy jakiś stream świąteczny, to jest w ogóle 100%. Przerwę świąteczną, co odpalę streama świątecznego i na tym streamie będę na pewno coś rozdawał. Prawdopodobnie nie wiem, czy ograniczymy się do Taerna, bo tak naprawdę no, ja nie mam zbyt dużej możliwości. Nie zarabiam na tyle, żeby móc jakiś fajny konkurs zrobić. Na pewno Taernie coś rozdam dla osób, które grają. Dla osób, które nie grają, myślę dosyć konkretnie, żeby coś fajnego zrobić i wam wysłać. Myśli mi latają nad jakimś kubkiem i koszulką, coś takiego, ale zobaczymy. Jeszcze nie chcę nic mówić, bo to też kosztuje, więc nie wiem, jak to wyjdzie. Tak czy siak, zapraszam was serdecznie na kolejne materiały. Taern co tydzień w środę. Przepraszam wszystkich, jeżeli nie oglądacie Taerna. No i tak was zasypuję tymi filmami. Postaram się, żeby też były inne filmy. I tyle. Dziękuję za wczorajszego streama. Ja to nagrywam typowo jeden dzień po. Dziękuję za wczorajszego streama. 70 osób było. Wow. 70 osób. Tyle to ja miałem raz albo dwa razy na moim YouTubie, na mojej karierze w YouTubie, więc wow. Nieźle. Siema. Chyba nagrałem wszystko, co chciałem. Nie przedam tego vloga. Żegnam się z wami. Zostawcie kciuka, zostawcie suba i widzimy się w kolejnych materiałach. Yo!